Cześć, witam Was, to jest Gracjan. Jestem teraz tutaj na piasku i mnóstwo tutaj jest tego fajnego piasku wokół mnie. A ja sobie siedzę na piasku i odpoczywam sobie wśród zieleni. A chciałem jeszcze powiedzieć o takim właśnie, o dyktatorach mody, o takiej sprawie dyktatorów mody, ponieważ są na świecie dyktatorzy mody, którzy dyktują po prostu modę światu. No i po prostu oni myślą, że co oni sobie wymyślą, to po prostu tak wszyscy ludzie na całym świecie będą chodzić tak ubrani. Po prostu, a mnóstwo różnych bzdur sobie wymyślają ci dyktatorzy mody, ponieważ no bez sensu, to co oni sobie wymyślili dla facetów na przykład na lato, krótkie spodenki sięgające potąd, albo co najmniej do kolan. No to są bez sensu rzeczy. Co oni sobie wymyślili, ci dyktatorzy mody? Przecież najlepsze są spodenki takie krótkie całkiem. Dyktatorzy mody po prostu źle. W ogóle jeśli chodzi o modę, to jest źle, bo ponieważ nie jest taka za bardzo okej, nie jest w porządku moda, ponieważ moda powoduje to, że wszyscy ludzie na całym świecie niby powinni chodzić jednakowo ubrani. A tymczasem to jest bez sensu, ponieważ fajniej jest, jak są ludzie różnie ubrani. Na szczęście są różne trendy, różne są mody bo są różni dyktatorzy mody. Jedni dyktują taką modę, inni inną modę dyktują. Po prostu każdy dyktuje jakąś tam swoją modę. A mi się to nie podoba, ponieważ mi się podobają całkiem krótkie spodenki, a nie takie właśnie, co oni sobie wymyślili. Tak samo skarpetki kolorowe mi się podobają i w ogóle kolorowe ubrania, kolorowe tak właśnie takie różne ciuszki. I po prostu dyktatorzy mody po prostu nie ma co ich słuchać. Jeśli chodzi o dyktatorów mody, to nie słuchać ich, bo oni po prostu sobie same głupoty wymyślają, a siedzą gdzieś tam i na pewno się zupełnie inaczej ubierają niż to, co sobie wymyślają. Tak. A jeszcze chciałem powiedzieć też o show biznesie, że show biznes też taki jest nie za bardzo okej, ponieważ tak sobie myślę właśnie, że w tym show biznesie, zresztą nie tylko w show biznesie, w innej dziedzinie też tak jest właśnie, że po prostu jest takie koryto i przy tym korycie siedzą takie osobniki. I te osobniki są takie strasznie wielkie, pochylają się nad tym korytem, wszystko wyjadają z tego koryta, co się tylko da wyżreć, to wyżrą z tego koryta. I po prostu koryto puste zostaje i po prostu im znowu napełniane zostaje, znowu wszystko wyżerają aż do samego dna i po prostu są takie wielkie i nie dopychają, łokciami się tak rozpychają, że nie dopuszczają innych do tego koryta i po prostu z tego powodu na przykład mnie nie zapraszają już teraz do telewizji, do radia i tam i siam i owam i różne inne na inne różne rzeczy mnie nie zapraszają, ponieważ właśnie siedzą tam przy tym korycie takie osobniki i tylko one po prostu z tego koryta wszystkie kęski wyjadają. Że nawet jak ja bym się tam dopchał do tego koryta na chwilkę tylko, to i tak bym się dopchał do pustego koryta, bo wszystko one wcześniej wyjedzą. Tak więc, że show biznes nie jest okej. Nie jest niestety w porządku, natomiast pogoda jest super okej. Pogoda jest piękna, lato, piękna pogoda, więc można sobie odpoczywać i na piasku się opalać i w rzece kąpać. Więc życzę wszystkim wspaniałego odpoczynku wśród zieleni. Na razie, cześć, bye bye!